Pouczenie przez świętego Franciszka Salezego. 9 maja 1879 roku, ksiądz Bosko opowiedział, że we śnie brał udział w dwóch wielkich bitwach. Pierwsza była bitwą młodzieży z różnie wyglądającymi wojownikami, uzbrojonymi w dziwną broń. Tylko nieliczni z niej ocaleli. Druga bitwa. Straszliwsza i bardziej zażarta, toczyła się pomiędzy gigantycznymi potworami i bardzo wysokimi ludźmi, doskonale uzbrojonymi i wyszkolonymi. Ludzie ci nieśli sztandar, na którym złotymi literami wypisano słowa Maria Auxilium Christianorum, Maryja Wspomożycielka Wiernych. Bitwa była długa i krwawa. Ale ci, którzy szli za sztandarem, zwyciężyli i opanowali wielką, rozległą równinę. Do nich dołączyła, ocalała młodzież z poprzedniej bitwy, i wszyscy razem utworzyli coś w rodzaju armii, gdzie każdy uzbrojony był w krzyż trzymany w prawej ręce i mały sztandar Maryi Wspomorzycielki w lewej. Nowi żołnierze wykonali mnóstwo manewrów na tej rozległej równinie. A potem się podzielili. Jedni poszli na wschód, nieliczni na północ, a wielu na południe. Kiedy zniknęli, znowu rozgorzały te same bitwy, a następnie wojsko wyruszyło w te same strony. Ksiądz Bosko rozpoznał niektórych uczestników dwóch pierwszych bitew, pozostali byli mu nieznani, choć sami znali go i zadawali mu mnóstwo pytań. Wkrótce potem spadł deszcz, jaśniejących, różnobarwnych płomyków. Zagrzmiało, a potem niebo się rozpogodziło i ksiądz Bosko znalazł się w przepięknym ogrodzie. Tam stanął przed nim człowiek, który wyglądał jak święty Franciszek Salezy. Ksiądz Bosko zapytał, co to jest. Przeczytaj w tej książce, odpowiedział mężczyzna. Ksiądz Bosko otworzył książkę i przeczytał: Do nowicjuszy. Posłuszeństwo we wszystkim. Posłuszeństwem zasłużą sobie na błogosławieństwo Boga i ludzi. Do Salezjanów. Zazdrośnie strzeżcie cnoty czystości. Kochajcie dobre imię Waszych współbraci i propagujcie godność zgromadzenia. Do dyrektorów. Niechaj każda troska, każdy trud ma na celu przestrzeganie reguł, według których każdy został poświęcony Bogu do przełożonego. Najwyższa ofiara, aby pozyskać siebie i swoich podwładnych dla Boga. Kim jesteś? Zapytał ponownie ksiądz Bosko tego mężczyznę który przyglądał mu się pogodnym wzrokiem. Moje imię znane jest wszystkim dobrym, a zostałem posłany, aby oznajmić ci niektóre rzeczy przyszłe. Jakie? Te, o które zapytasz. Co powinienem zrobić, aby zwiększyć liczbę powołań? Salezjanie wzbudzą więcej powołań swym, Wzorowym postępowaniem, traktując z najwyższą miłością uczniów i kładąc nacisk na częstą komunię. Czego należy przestrzegać w przyjmowaniu nowicjuszy, wykluczać leniwych i łakomych, a w przyjmowaniu ślubów, czuwać, czy istnieje gwarancja czystości. Jak można zachować w naszych domach dobrego ducha? Ze strony przełożonych potrzeba listów, wizytacji, serdecznego traktowania i to często. Jak mamy postępować w sprawach misji? Posyłać na nie ludzi o niezachwianej moralności, odwoływać tych, którzy budzą najmniejsze wątpliwości. Dbać o ludność miejscową i wzbudzać w niej powołania. Czy nasze zgromadzenie dobrze postępuje? Kto jest święty, uświęci się jeszcze bardziej. Brak postępu jest cofaniem się. Kto wytrwa, będzie zbawiony. Czy bardzo się rozrośnie? Dopóki przełożeni będą wypełniać należycie swoje obowiązki, nikt nie będzie mógł powstrzymać jego rozrostu. Jak długo przetrwa? Wasze zgromadzenie trwać będzie, dopóki jego członkowie będą kochać wstrzemięźliwość i pracę. Kiedy zabraknie choćby jednej z tych kolumn, wasz budynek runie. Przygniatając przełożonych i podwładnych wraz z ich naśladowcami. W tej chwili pojawiły się cztery inne postacie, które niosły trumne, zbliżały się do księdza Bosko. Czy wkrótce? Nie pytaj o to. Pamiętaj tylko, że jesteś śmiertelny. Co chcesz mi powiedzieć przez te trumne? Że musisz polecić swym podopiecznym, aby za Twojego życia praktykowali to, co chcesz, aby praktykowali po Twoim odejściu. To dziedzictwo, to testament, który musisz zostawić swoim dzieciom. Musisz go przygotować i pozostawić. Jest więcej kwiatów czy cierni? Jest Więcej róż, wiele radości, ale bliskie też są kłujące ciernie, które we wszystkich wzbudzą głęboką gorycz i ból. Trzeba się dużo modlić. Czy musimy iść do Rzymu? Tak, ale powoli, z wielką ostrożnością. Ksiądz Bosko mówił, że chciał zadać jeszcze wiele pytań, ale w tej właśnie chwili rozległ się grzmot, pojawiły się błyskawice, a on się obudził.